Instrukcja obsługi człowieka. Eee, Grażyna no Dobroń, pani tu przyszła z pieskiem czy bez pieska? Z pieskiem, z pieskiem. Potem, potem idziemy szari. na... Darszan. Potem <laughs> idziemy na spacer. Okay. Na razie ja prowadzę go, nie wiadomo jak później będzie. Bo rośnie, no rzeczywiście jak na drożdżach, tydzień w tydzień więcej kilogramów. To jest dobry sposób dla tych, którzy lubią kanapę. Lubisz kanapę? Tak. No jest nawet całe pokolenie kanapowe, ale ludzie, którzy siedzą i spędzają życie, czas swoje święte godziny na kanapie, to nie, to nie tylko po to, żeby nic nie robić, oglądać, nie wiem, telewizję czy coś, ale pracują przy komputerze nawet po godzinach, a tych, którzy mają taki zawód, że są związani z komputerami, to są tysiące, jeśli nie dziesiątki tysięcy. I prowadząc taki siedzący tryb życia. Przestaliśmy się rozwijać fizycznie, co pokazują badania, a paradoksalnie nawet zaczęliśmy się cofać w tym naszym fizycznym rozkwicie rozwoju. Samochody, windy, ruchome schody wszędzie jest jakieś ulepszenie, udogodnienie wszystko to oszczędza czas, ale przez to jesteśmy mniej sprawni, bo człowiek jest stworzony do życia i do ruchu. Więc nie ma innego sposobu na zdrowie. Trzeba się właśnie ruszać i ćwiczyć. Wracamy do natury. Michał Ściechowski proponuje trening pierwotny. Każdego rodzaju wysiłek. Ćwiczenia opierające się na wzorcach ruchu, bieg, przysiady. Pompki, podciągania, przysiady na jednej nodze, podciąganie na drążku. Może być chodzenie, może być wspinanie. To o czym mówię, to jest siłownia w takim naturalnym ruchu człowieka, ale w zamkniętej przestrzeni. Nie pole, w nie las. Też jak najbardziej. Ale nie bardziej, wie Pan, jakby to fantastycznie było, gdyby to można robić w takich naturalnych okolicznościach przyrody. No oczywiście można, tylko wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach nie jesteśmy na tyle sprawni fizycznie, aby taki wszechstronny trening w takim lesie przeprowadzić. To znaczy, że ten trening musi być trudny. Nie, on nie jest trudny. On jest dopasowany do możliwości. Od czego się zaczyna? Przed przeprowadzeniu wielu testów, oceny naszego ciała, jak bardzo jesteśmy ograniczeni. Czyli gdzie mamy pospinane ciało? Dokładnie. Też spotykam się z ludźmi, często tańczymy. Widzę, jakie mają opory w ciele, jak nie umieją się pokazać, jak nie umieją poruszać ani ramionami, ani miednicą. Tak, wszyscy tak są spięci. Siedzenie w pozycji medytacyjnej po 10 minutach daje ogromne bóle. Od... Tysięcy lat człowiek musiał coś podnieść z ziemi, musiał coś wypchnąć na głowę, musiał podskoczyć do gałęzi, dźwignąć jakiś ciężar, usiąść z jakimś obciążeniem, więc to wszystko są jakby takie wzorce. Czynności naturalne, naturalne. Tak, siło, mięśnie nie są przystosowane do tego, aby działać pojedynczo. Tylko w ruchu, czyli przyciągać, odpychać, skakać, pływać, biegać. I pan młoda kobieta bardzo dużo ma pracy przy małym dziecku, czy coś takiego też się liczy? Liczy się, Z, ponieważ skłony, nachylanie w lewo, Dokładnie w prawo, dookoła tak. głowy. Też wzmacnia ciało, aby nie przeciążać pleców. Mm -hmm. Ludzie pierwotni codziennie robili co innego. Jednego dnia wspinanie, drugiego dnia tam śledzenie, trzeciego dnia czołganie, a tutaj przychodzi się na siłownię. Dokładnie są te same ćwiczenia do wykonania? No, szczerze mówiąc, nie jest nam potrzebne czołganie się na co dzień. G Ale wie pan, jak to usprawnia mózg? a żeby było jasne. Nie podoba się panu to czołganie dla dziecka. Jest jednym z podstawowych Oczywiście. ćwiczeń, ponieważ dzięki temu uzyskuje Oczywiście. harmonię w ciele. Dla dorosłego myślę, że tę samą funkcję by spełniało. Hipokamp też się rozwinie w jakimś sensie. Ten Zgadam. przepływ będzie inny. To jest bardzo dobre porównanie z dziecka, ponieważ pokazuje nam, w jaki sposób człowiek się rozwijał. Na początku leży na plecach. Fizycznie nie jest w stanie nic zrobić. Ono szuka jakiejś drogi mhm. do tego, żeby wstać w końcu. Więc rusza głową, podnosi trochę nogi, napina brzuch. Później próbuje się przekręcić mhm. na czworaka. Napina i rozluźnia, napina i rozluźnia. Różnia. Cały czas to jest praca milionów miejsc. Tak, czy to jest rękaw ze, pierwotny? Jak najbardziej to i puszczanie? Ulubione kobiece ćwiczenia, które chętnie wykonują. Uda, pośladki, nogi. Na pewno pani też wie że nie tyle no. układ mięśniowy, co układ oddechowy, układ krwionośny tak. reguluje. Limfa. Przede limfa, limfa to jest ruch. Przede wszystkim hormony. Mógłbym prosić o jedno ćwiczenie testowe. No. Z zobaczymy, w jakiej kondycji jest Panie ciało. Z rękoma uniesionymi do góry. No, no tej, i robimy przysiad. Z tego, po nabraniu dużej ilości powietrza robimy przysiad. No, no i ten przysiad nie uda. Dobra, zrobimy, drugo, zrobimy drugą próbę. I... Jak nie patrzę na Pana, to dobrze. My, <laughs> my musimy mieć prawidłowe odruchy Aha. w życiu codziennym. O, to one decydują o jakby naszym poruszaniu, czyli to musi być bez Warunkowe. Przepona przede wszystkim stabilizuje tułów. To jest jakby największy mięsień oddechowy. Tak, a jak się siedzi, to przepona, cóż. Nie ma żadnej pracy. Zgadza się. A tam jest to środek kreacji, twórczości, więc warto ćwiczyć. No, mnie by też się chyba nie udało za pierwszym razem. Ale wiesz, bo ja nie wiedziałam tak dokładnie, na czym to polega. To trzeba się skoncentrować. Nogi, stopy równolegle. Kolana też równolegle. Do góry. I jak się człowiek tak skoncentruje właśnie tutaj w rejonie brzucha, na brzuchu, Yy, oczywiście wdech odpowiedni i wydech odpowiedni to da radę, ale jak mhm. się zrobi tak, wiesz, pochopnie, tak to, jak w pierwszym razie, Tak, to może, no to można się przewrócić na lewo, na prawo, do przodu, tu jak się chce. Ja myślę, że warto by wrócić do zmysłowości ciała, do tego, o czym Aleksander Lowen pisze, yy, do takiej wdzięczności cielesnej. No, jak powiem zwierzęcej, to niektórzy się mogą obrazić, ale to nie jest nic strasznego. Yy, po prostu pewne rzeczy. Jesteśmy ludźmi oczywiście super wykształconymi, ale naturę mamy jeszcze no, zwierzęcą, jak mówią naukowcy, więc nie ma się o co spinać. Mózg ma 5 milionów lat, a umysł 250 tysięcy. Jak ja mówię. I sprawność ym, ta cielesna to nie tylko jest zdrowe ciało, ale to się przekłada właśnie na twórczość, na, ym, y, no, na kreację, no, no, na wszystko, co najpiękniejsze na intelekt, więc y, czekóż chcieć więcej. Ciało stworzone do ruchu. My jesteśmy tym ruchem i rzeczywiście możemy wtedy przyciągać z, z tego naszego pola zewnętrznego wszystkie piękne rzeczy, które chcemy. Myślenie jest inne, to przyciąganie jest inne, ale podstawą jest to sprawne, sprężyste, elastyczne ciało. Garzyno, dobrą, dziękuję Ci bardzo. No do jutra. Myślisz o jakim ćwiczeniu? I jutro też pieckiem przyjdziesz? Bo no już połowa radia się zbiegła, żeby go zobaczyć. Hmm, nie, ja to zostawię w domu. Okay. Miłego dnia w takim razie. Państwu no. też.